Cześć, Emilia Bukiewicz, studio językowe Verbono. Zapraszam Cię dzisiaj do nauki języka angielskiego. Będziemy się zajmować przysłowiami, które odnoszą się do czasu. Nie będę zapisywać niczego na tablicy, ponieważ to wszystko jest już zapisane na blogu. Pierwszy link w opisie tego filmu to link, który odeśle Cię do wpisu na blogu językowym Verbono. Korzystam już z tej treści, która jest na blogu. I dodaję do niej element audio, bo chciałabym, żebyś nauczyła się albo nauczył się poprawnej wymowy właśnie tych wyrażeń. Nie będę tutaj nic tłumaczyć, w sensie tłumaczyć tych przysłów na polski. Nie będę też mówić, w jaki sposób one są wykorzystywane. To wszystko jest napisane na blogu. Zaczynamy. Pierwsze przysłowie. The early bird catches the worm. The early bird catches the worm. The early bird catches the worm. No i tutaj może być właśnie niespodzianka. Przede wszystkim słówko ptak, bird. Akurat w tym wyrazie literka i jest wymawiana dokładnie tak samo jak literka o w wyrazie robak. Worm, bird, worm. To jest dokładnie ten sam dźwięk, który już sobie wywałkowaliśmy w jednym z poprzednich filmików. Dam tutaj, a co? Dam tu gdzieś link. Drugie. It's no use crying over spilled milk. It's no use crying over spilled milk. It's no use crying over spilled milk. Trzecie. Strike while the iron is hot. Strike while the iron is hot. I tu zatrzymamy się przy słówku żelazo albo żelazko. To nie jest iron, to nie jest iron, to jest iron, iron. W bardziej amerykańskiej wersji to będzie iron, iron, tak jakby I earn. Jeszcze raz, ta bardziej amerykańska wymowa, iron, iron i brytyjska, którą ja praktykuję i rozpowszechniam i uwielbiam. Iron, 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 iron. Jeszcze raz to powiedzenie, strike while the iron is hot. Następne, a stitch in time saves nine. A stitch in time saves nine. A stitch in time saves nine. Tak przy okazji to pierwsze A, rodzajnik, możesz czytać jako A albo A, jak chcesz. Piąte przysłowie. Make hay while the sun shines. Make hay while the sun shines. Tutaj nie ma nic szokującego, jedziemy dalej. A watched pot never boils. A watched pot never boils. A watched pot never boils. 7. When the cat's away, the mice will play. When the cat's away, the mice will play. Założę się, że jesteś w stanie wykombinować, co to powiedzenie znaczy i że mamy bardzo, 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 bardzo podobne przysłowie, w zasadzie nie powiedzenie. Bardzo, bardzo podobne. Ostatnie. We'll cross that bridge when we come to it. We'll cross that bridge when we come to it. We'll cross that bridge when we come to it. We'll cross that bridge when we come to it. Dobra, zapraszam Cię do lektury, tak? Przeczytaj sobie wpis na blogu, będziesz wiedzieć, co te przysłowia znaczą i jak ich użyć. Naucz się ich, wróć do tego filmiku, obejrzyj go jeszcze kilkakrotnie, żeby na pewno wiedzieć, jak te wszystkie słówka poszczególne i to całe przysłowie jako całość, jak to wymówić. Mam nadzieję, że podobał Ci się ten filmik. Zostaw kciuka w górę. Subskrybuj kanał. Na tym kanale uczymy się dwóch języków. Dziękuję za oglądanie. Thank you for watching. Thanks for watching. And see you next time. I do zobaczenia następnym razem. Bye!